Turniej par patrolowych. 25 lat. Specyfika policyjnej służby wymaga od funkcjonariuszy policji posiadania wielu umiejętności, wśród których niepośrednią rolę odgrywa sprawność fizyczna. Od policjanta wymaga się dużej wszechstronności nie tylko fizycznej, ale również intelektualnej. Dotyczy to w szczególności policjantów pracujących na tzw. pierwszej linii, czyli policjantów pionu prewencji. Przechodzą oni złożony cykl szkolenia, w czasie którego muszą opanować odpowiednią wiedzę i umiejętności. Po opuszczeniu murów policyjnej szkoły wciąż doskonalą to, czego nauczyli się na początku swojej kariery w mundurze. Taka sytuacja rodzi też w policjantach pozytywną chęć rywalizacji, sprawdzenia się w konfrontacji z innymi funkcjonariuszami. Takiej możliwości nie ma na ulicy podczas codziennej służby, gdzie bardzo trudne jest porównywanie wyników osiąganych każdego dnia. Najlepszym sposobem jest sprawdzenie się wraz z innymi w bezpośredniej rywalizacji o charakterze parasportowym. W Szkole Policji w Słupsku, najstarszej w Polsce uczelni policyjnej kształcącej policjantów prewencji, zrodziła się idea zorganizowania takich właśnie zawodów. Pod koniec marca 1994 roku ówczesny komendant Szkoły Policji w Słupsku, inspektor Edward Sopków, wystąpił do komendanta głównego policji z inicjatywą zorganizowania ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji. Zaproponowane konkurencje miały odzwierciedlać charakter służby prewencyjnej. Komendant główny przychylił się do prośby komendanta Szkoły Policji w Słupsku, a same zawody wpisano do kalendarza międzynarodowych i centralnych imprez sportowych funkcjonariuszy policji na rok 1994. Wraz z upływem lat cele i nazwa samych zawodów ulegały modyfikacjom. Wzrosła też ranga imprezy. Patronat nad nią objęli prezydent Rzeczpospolitej Polskiej i komendant główny policji. Pierwsze mistrzostwa rozegrano 20 i 21 października 1994 roku. Przygotowania imprezy podjęła się Szkoła Policji w Słupsku, a współorganizatorem było Słupskie Policyjne Towarzystwo Sportowe. Zawodom nadano charakter spartakiadowy, zgodnie z przepisami Światowej i Europejskiej Unii Sportu. Biuro Kadr i Szkolenia Komendy Głównej nadało imprezie rangę Mistrzostw Polski Policji. Komendant Główny Policji wyraził nadzieję, że turniej będzie kontynuowany w przyszłości, a jego formuła zostanie tak utworzona, aby rywalizacją objąć wszystkich policjantów prewencji, niezależnie od zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji. Pierwsza edycja turnieju liczyła 6 konkurencji. Test z wiedzy policyjnej, tor przeszkód zakończony strzelaniem z broni palnej, strzelanie zza osłony do ukazujących się celów, techniki obezwładniania osób, jazda sprawnościowo-szybkościowa radiowozem oraz pływanie ratownicze. Ze względu na problemy organizacyjne ostatecznie jazdę sprawnościowo-szybkościową radiowozem zamieniono na bieg terenowy na dystansie 1 km, a pływanie ratownicze na pływanie użytkowe na dystansie 50 metrów. W pierwszej edycji ze wszystkich zaproszonych 49 województw oraz szkół policji zgłosiło się zaledwie 19 drużyn. Turniej w Słupsku nie był poprzedzony eliminacjami. Regulamin przewidywał dwuosobową obsadę drużyn. Prawa startu nie udzielono policjantom z pododdziałów antyterrorystycznych policji. W trakcie inauguracji pierwszej edycji turnieju oddano również do użytku znajdujący się na terenie szkoły ćwiczebny komisariat policji. Rozegrany rok później drugie Mistrzostwa Policjantów Prewencji poprzedzone już były eliminacjami we wszystkich 49 komendach wojewódzkich. W 1995 roku konkurencję pływanie użytkowe na dystansie 50 metrów zastąpiono konkurencją interwencje policyjne. Zorganizowano 3 tak zwane stacje, które oznaczone były jako interwencja domowa, zatrzymanie przestępców na gorącym uczynku oraz interwencja w kawiarni. Po zakończeniu drugiej edycji mistrzostw podjęto decyzję o zmianie nazwy imprezy z zawodów policjantów prewencji na turniej par patrolowych Patrol Roku. Przed rozpoczęciem trzeciej edycji turnieju w 1996 roku komendant główny policji w celu podniesienia rangi zawodów i nadania im należnego znaczenia zwrócił się do prezydenta Rzeczpospolitej o objęcie stałego patronatu nad turniejem. Prośba uzyskała pełną aprobatę, a prezydent ufundował dodatkowo puchar przechodni wręczany najlepszemu patrolowi. Dodatkowo, oprócz dotychczasowego patronatu komendanta głównego policji, patronat nad turniejem objęła także Krajowa Komisja Wykonawcza Niezależnego Związku Zawodowego Policjantów.
Do regulaminu wprowadzono także zapis o możliwości startu policjantów prewencji z innych państw, jednak poza klasyfikacją turniejową. W trakcie trzeciej edycji turnieju po raz pierwszy wręczono także odznaki Policyjny Patrol Roku. Opracowaniem wzoru i ufundowaniem odznak zajęła się Centrala Policyjnych Związków Zawodowych. Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca otrzymywali odpowiednio odznaki złote, srebrne i brązowe, natomiast pozostali uczestnicy finału odznaki honorowe. Odznaka słupskiego turnieju dopuszczona jest do noszenia na policyjnym umundurowaniu. W 1998 roku podczas piątej edycji turnieju po raz pierwszy w komisjach sędziowskich zasiedli jurorzy ze wszystkich szkół policyjnych w kraju. Pościg za uciekającym sprawcą rozegrano po raz pierwszy na torze przeszkód zlokalizowanym na terenie szkoły wzdłuż rzeki Słupia. Dodatkowo wybudowano tam altanę, z której wybiegali pozoranci uciekający przed pościgiem. Obecny w słupskiej szkole policji podczas piątego finału pierwszy zastępca komendanta głównego policji nadinspektor Ireneusz Wachowski poinformował, że dodatkową nagrodą dla zwycięzców tej edycji będzie uzyskanie prawa do szkolenia zawodowego na kolejnym poziomie bez egzaminów wstępnych. W 1999 roku ze względu na zmianę podziału administracyjnego kraju każdy z 16 garnizonów policji oraz komenda stołeczna wystawiły po 3 patrole. Po raz pierwszy poza konkurencją wystartowały patrole policjantów z Czech i Litwy. W roku 2000 w puli nagród dla zwycięzców, oprócz radiowozów i nagród rzeczowych, znalazły się także dwa uniwersalne komputerowe stanowiska pracy ufundowane przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Aby urealnić jeszcze bardziej turniejowe konkurencje, wprowadzono także rywalizację w zakresie udzielania pierwszej pomocy. W 2001 roku zwycięskie patrole odjechały 3 radiowozami Polonez Caro i 1 Fordem Transitem. Rok później, na zakończenie 9. edycji finału turnieju par patrolowych Patrol Roku, dokonano uroczystego otwarcia pracowni komputerowej. Był to dar prezydenta Rzeczpospolitej w ramach programu Internet w szkołach. Dziś w tym miejscu mieści się główna serwerownia Słupskiej Szkoły Policji. Przez ponad 10 edycji turnieju jego regulamin, jak i przebieg poszczególnych konkurencji nie ulegał większym zmianom. Dużą nowością było wprowadzenie w 2014 roku podczas 21. edycji zupełnie nowego toru przeszkód, który przez kilkanaście lat rozgrywany był w tym samym miejscu. Jako anegdotę podaje się informację, że aby osiągać lepsze wyniki przez poszczególne ekipy, w niektórych garnizonach wybudowano kopię słupskiego toru przeszkód. Od 2014 roku tor przeszkód corocznie organizowany jest w innej formule i z innymi przeszkodami. Dodatkowo podczas 21. edycji wprowadzono do konkurencji bieg pościgowy, element jazdy sprawnościowej radiowozem. W 2017 roku ten element rywalizacji został poszerzony o oddawanie strzałów z jadącego radiowozu w kierunku pojazdu, którego kierowca nie zatrzymuje się na wezwanie policjantów. Wyniki uzyskiwane przez uczestników podczas wrześniowych finałów turnieju par patrolowych Patrol Roku pozwalają określić nowe potrzeby szkoleniowe dla jednostek terenowych. Spotkanie w jednym miejscu patrolowców z różnych stron kraju pozwala także na koleżeńską wymianę doświadczeń i dyskusję nad algorytmami postępowania podczas interwencji, które jeszcze kilka lat temu nie miały miejsca. Są to na przykład interwencje związane z podejmowaniem działań wobec osób, które zażyły dopalacze. Słupski turniej to jedna z najbardziej prestiżowych policyjnych imprez w Polsce, która pozwala ocenić poziom i wskazać dalsze kierunki doskonalenia pracy policjantów. O tym, jaki jest obraz policji w oczach społeczeństwa, w dużej mierze decyduje właśnie praca policjantów prewencji i ich postawa w trakcie podejmowanych działań, którym zawsze przyświeca hasło „Pomagamy i chronimy”.